Nowy program na kanale Łączy Nas Piłka nazywać się będzie Dla Każdego Coś Przykrego. To jest tytuł zaczerpnięty z książki Artura Sandauera, który był takim znanym krakowskim krytykiem literackim i w tej książce równiutko po każdym pisarzu krakowskim, po prostu mówiąc kolokwialnie, jechał. W związku z tym, że chcieliśmy to przełożyć jakoś na środowisko piłkarzy, piłkarze będą sami na swój temat czytać najbardziej wstydliwe komentarze, jakie pojawiły się na ich temat w internecie i do tych komentarzy, do tych hejtów będą się odnosić. Na sam początek, w pierwszym odcinku bierzemy na tapetę Wojtka Szczęsnego, ponieważ jest, można powiedzieć, osobą najbardziej naiwną i się po prostu na to zgodził. Jak sobie z tymi hejtami poradzi, to się za moment przekonacie. Tu są gotowe te wszystkie złe rzeczy, które o nim pisano w internecie. A więc tak jak powiedział Wiśnia, na pierwszą próbę najbardziej naiwni. Chociaż ja wolałbym myśleć, że na pierwszą próbę ci, którzy niczego się nie wstydzą, więc nic za bardzo ich nie zaboli. Chociaż ostrzegał mnie, że niektórzy z was są całkiem brutalni. To zaczynamy. Co on się ma z tymi kapeluszami? Wygląda w nich jak idiota. Co on się ma z tymi kapeluszami? Mam jeden kapelusz. A nie, mam dwa kapelusze. I wiesz, kiedy nie należy do najbardziej przystojnych, chwyta się wszystkiego, co zasłania jak największą ilość twojej twarzy. Duże okulary, duży kapelusz, który zasłoni ci zmarszczki na czole. Także, ale że jak idiota, to ja bez kapelusza wyglądam. Ha, a ja słyszałem kiedyś plotkę, że jest gejem. Zapoznaj mnie ze swoim kolegą, który to powiedział. Podejrzewam, że skoro on takie rzeczy wie, to doświadczenie. Też mi się wydaje, że właził na jakieś XXX strony i źle grubymi paluchami kliknął. A teraz zwalę sprawę na hakerów. Niewykluczone? Szczęsny gra takiego chłoptasia, a tak naprawdę to ziółko z niego. Ale nie rozumiem. Ja gram chłoptasia? Ja gram ziółko, a tak naprawdę jestem chłoptaś. No i kogo to obchodzi? Boże, niech nie gra, żadnej wielkiej straty nie ma. Są lepsi bramkarze. Niech sobie idzie siedzieć z Mariną. Kim oni są, aby pisać o nich codziennie? No ja nie piszę o sobie, słuchaj. Mało tego, ja nie czytam o sobie. Ale skoro tacy jak ty czytają, to tacy jak oni piszą. Biznes. On goli nogi? Nie, nie golę nóg. Ogoliłem nogę tylko jedną. Na euro. Miałem kontuzję i za dużo masaży z włosimi nogami. To bardzo nieprzyjemne. Jest lepiej wydepilowany niż niejedna laska. Ludzie, ja się nie raz w życiu ogoliłem, żeby mnie nie bolało. Ale okej. Okay. A mi się Szczęsny podoba. O, Marina napisała coś. Gdybym mogła wybierać między nim, a na przykład Lewandowskim, to wybrałabym zdecydowanie Wojtka. Więc to kwestia gustu. Mądry, odpowiedzialny i poważny chłop. Spokojnie, żartowałam. A jak mówię, Marina pisała. On ma twarz orangutana, naprawdę. Szczęsny, ładny. Szczękę ma jak mój pies bokser. Myślę, że twój pies bokser jest troszkę słodszy niż ja. Ja jestem raczej jak orangutan, jak powiedział kolega wcześniej. Szczęsny jakiś smutny na wszystkich zdjęciach. Czyżby Marina już zaczynała fochy pokazywać? Następne. Taki bogaty, a jeszcze mu mało. Ech, uhu. Naucz się mojego sposobu myślenia. Jeszcze mi mało. On goli nogi. Co on ma z kapeluszami? Szczęsny gra chłoptasia. Wszystko, co mi mówili od małego. Miałem 26 lat, żeby... 6? 6. Raz, dwa, zero. Co na górze? 26.
26 lat, żeby się przygotować do tych komentarzy, a tutaj taki soft porn. Może Grosickiemu dacie cięższe komentarze i cięższe pytania, to nie, ale komentarze. Także dziękuję Wam bardzo. Myślę, że pokazaliście dużą klasę w swoich komentarzach. Widać, po której stronie ekranu są ci, którzy coś w życiu osiągają, a po której stronie są ci, którzy potrafią oceniać. Także zastanówcie się nad sobą.